Ojcze, uwielbiamy Cię. Ojcze, oddajemy Tobie wszelką chwałę i wszelką cześć. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja odpycham jakiekolwiek zmęczenie, ja odpycham wszelkie rozkojarzenie. Ojcze, ja mówię, umysły skoncentrowane, przyjmowanie informacji, przyjmowanie i wdrażanie przez moc imienia Jezusa. Amen. Kochani, ja dzisiaj chciałem powiedzieć do Was parę rzeczy w takim temacie, który sobie roboczo nazywam zarządzanie sobą służby. Myślę, że to jest taki bardzo ważny aspekt i on jest mega praktyczny. Ja bym chciał powiedzieć o takich trzech etapach, które na to odchodzą, tak? Trzech płaszczyznach. Pierwsza, myślę, że kluczowa, zarządzanie priorytetami. Druga, zarządzanie czasem. I trzecia, czyli zarządzanie stricte finansami. Okej, ale zacznijmy od zarządzania priorytetami. W Rzymian 6:22 czytamy tak. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Wyzwolenie od grzechu. Nowonarodzenie. Ten list jest napisany do kościołów, tak? Jest napisany do ludzi narodzonych na nowo z Bożego Ducha. Kiedy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, dostałeś władzę nad każdym grzechem. Żaden grzech nad tobą panować nie będzie, tak? I to, co jest bardzo ważne, wydaje mi się, że często na zasadzie pewnego sloganu jest to przytaczane, ale w praktyce, przynajmniej ja obserwuję, że bardzo często się o tym zapomina, to, że z chwilą naszego nowego narodzenia każdy z nas został z automatu przydzielony, przypisany do służby Bogu. Zobaczcie jeszcze raz na to słowo. Teraz zaś, wyzwolenie od grzechu, tak, coś się zakończyło. Skutkiem nowego narodzenia jest to, że zostaliśmy wyzwoleni od grzechu, od nami panować nie będzie, tak? A oddani w służbę Bogu. Oddani w służbę Bogu. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak naprawdę całe Twoje życie jest służbą. Mnie ludzie bardzo często pytają i mają z tym taki praktyczny problem ze zrozumieniem tych rzeczy, tak? Praca, biznes, służba. Jak to wszystko połączyć? Nie wiedzą, gdzie się służba zaczyna, gdzie się służba kończy. Wydaje mi się, że jak wychodzą głosić Ewangelię, to wtedy służą. Ale jak idą do pracy, to już nie służą. To jest nieprawda. Spójrzcie jeszcze raz wyraźnie na to, co mówi Paweł do Rzymian. Wyzwoleni od grzechu, a oddani służbę Bogu. Powiem Wam, że dla mnie to było bardzo istotne. To był pewien przełom, kiedy ja zrozumiałem, że całe moje życie jest teraz służbą Bogu, tak? Dlatego jest też powiedziane, wszystko co robisz, rób tak jak dla Pana, tak? Jak dla Boga. Paweł pisze o tym więcej. Ja kilka fragmentów jako taką bazę do tego, że będziemy później rozmawiać, przytoczę Wam tutaj teraz, tak? Rzymian w 14 rozdziale, 6-8, jest taki fragment. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje. Nikt z nas. I nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. To są bardzo ważne słowa, które wydaje mi się, że w praktyce one muszą się stać częścią nas. Wiele osób próbuje to zrozumieć jedynie intelektualnie. Tak, tak, należymy do Pana. Natomiast robiąc pewne praktyczne ruchy, jakby zapominają, że Pańscy jesteśmy. Że cokolwiek ja dzisiaj robię, mogę iść do pracy, która w pewnym sensie jest monotonna, bo tak naprawdę 80% rzeczy, które ludzie wykonują w pracy, to są powtarzalne rzeczy. Ludzie czasami poszukują pewnych wrażeń. Wydaje mi się, że to w ten sposób przejawia się, czy przemawia Bóg.
Ale dla mnie jakby zrozumienie tego, że całe moje życie jest smutne. Że kiedy ja rano wstaję, kiedy jem śniadanie, jem to śniadanie, tak? Należąc do Niego, bo Pański jestem, kiedy idę do pracy, kiedy robię i wykonuję jakąkolwiek czynność, to to jest smutne, bo ja z automatu zostałem przeniesiony, tak? Wyzwolony od grzechu i oddany służbę Bogu. Pojąłem wtedy, że tak naprawdę nie należę do siebie samego. Wiecie, nikt z nas dla siebie nie żyje. Zobaczcie, jak często tak naprawdę w tych dziedzinach, szczególnie dotyczących finansów, z którymi Kościół często ma problemy w prawidłowym rozumieniu, jak często przejawia się pewien egocentryzm. Egocentryzm naszej duszy, tak? Nikt z nas dla siebie nie żyje. Nie należymy do siebie samego, tak? I dlatego musimy to zrozumieć i musimy właściwie poustawiać swoje priorytety. Dla mnie to było o tyle istotne, że ja zrozumiałem, że poświęcam dla Boga w ogóle i dla służby, tak? Szeroko rozumiane, wszystko co mam najcenniejsze. Najcenniejsze. To jest mega ważne, to jest nie słowa, nie resztki, nie to, co odbywa, ale to, co jest najcenniejsze. Drugi Mojżeszowej, 23:19 czytamy. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twoich przyniesiesz do domu Pana, Boga Twego. Najlepsze pierwociny przyniesiesz. Kolosan 3:23. Cokolwiek czynicie z duszy, czynicie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Ja się przeglądam takie słowa. Ja je czytam zawsze i przede wszystkim stosuję je do siebie. Teoretyczną wiedzę intelektualną w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie przyjąć i klepać, tak jak wszyscy klepią, czegoś się nauczyliśmy, jakiejś regułki. Ale ja zacząłem sobie zadawać pytania. Po pierwsze, czy rzeczywiście najlepsze pierwociny ja oddaję Bogu, tak? I czy cokolwiek czynię? Czym jest duszy jak dla Pana. Bo kiedy ja głosiłem Ewangelię na ulicy, to ja wiedziałem, że ja wchodziłem w to na maksa. Kiedy modliłem się o czyjeś uzdrowienie, to ja wchodziłem to też na maksa. Ale pytanie, czy zawsze, jak wykonuję pewną czynność, która z pozoru nie wydawała mi się, że ona jest służbą, czy ja ją rzeczywiście też w taki sposób czyniłem. Pytanie, które wydaje mi się, że każdy z nas, pytanie, które powinien sobie zadać, tak? Ja sobie je zadawałem. Pierwsze to było, kim jestem. I już nie tylko jakby z perspektywy, kim jestem, że jestem dzieckiem Bożym, prawidłowego wyznania. Tylko chciałem wiedzieć więcej. Kim ja jestem? I to pytanie bardzo szybko się przeobraziło w to drugie pytanie, tak naprawdę. Po co ja tu żyję na tej ziemi? Po co? Po co ja tutaj jestem, tak? I w ten sposób zacząłem sobie zadawać pytania, co dla mnie jest ważne, co dla mnie jest cenne, co to jest. Wiecie, ja akurat przed moim nowym narodzeniem, po ludzku, patrząc z takiej długiej perspektywy, nie potrzebowałem się tego, teoretycznie. Jeśli chodzi o sukces w rozumieniu właśnie światowym, ludzkim, ja go osiągałem. Miałem pieniądze, miałem pozycję, miałem szacunek. Przeglądałem się w oczach ludzi. Nigdy nie mówiłem o tym wprost, bo wiedziałem, że to nie wypada, ale lubiłem, jak przychodzili i mówili mi, że jesteś człowiekiem sukcesu. Ja zakosztowałem tych rzeczy. A wiecie, ja wiedziałem, bardzo szybko zorientowałem się, że to nie o to chodzi. Nie chodzi w życiu o tą materialną część, że ona nie spowodowała, że będę chcieć. No i nagle, wiecie, przychodzi rozwiązanie. Słyszę Ewangelię, tak? Poznaję Jezusa. Poznaję Jezusa. W ogóle mówię, wow. Teraz nic już nie będzie wyglądało tak samo. Ale po jakimś czasie zaczyna przychodzić proza życia. I to ja decyduję. To jest dla mnie ważne. To jest dla mnie cenne. Dowiaduję się, wiem już, poznaję Jezusa. Wiem, że jestem z nieba. Wiem, że idę do nieba.
Przestaje bać się śmierci. Kiedyś w ogóle uciekałem od tego tematu. Teraz czuję się pewien, spokojny. No i teraz pojawiają się pytania. Jak żyć? Jak dalej żyć? Ja przechodziłem przez różne fazy. W pierwszym półroczu zadałem sobie bardzo, bardzo dużo pytań, tak? Ale finalnie dzisiaj wiem, że z tej perspektywy bardzo ważne jest, żebyśmy sobie szczerze odpowiedzieli. Co dla Ciebie jest ważne? Co dla Ciebie jest cenne? Może być tak, że okazuje się, że człowiek się sobie głęboko pozagląda w swoje dusze. Że tak naprawdę część osób od Jezusa potrzebuje tylko bezpieczeństwa finansowego. Że gdzieś tam aktywuje się duch biedy, który przez cały czas ich dotyka, tak? No bo przychodzi gdzieś tam ta proza życia. Z jednej strony wiemy, co mamy z wymiany krzyżowej, tak? Że Jezus, tak, stał się ubogi, abyśmy Jego bogactwem zostali ubogaceni. Mamy do tego dostęp. Z drugiej strony przychodzi praktyka życia. Wiele osób nie wie, jak do tego tematu podejść. Nie wiem. Natomiast uważam, że fundamentem zbudowanie, określenie priorytetów w swoim życiu. Czego tak naprawdę chcesz? Czego Ty chcesz w tym życiu tutaj? Idziesz do nieba. Idziesz do nieba. Ale czego tutaj chcesz? Jak zadasz sobie to pytanie, jak głęboko będziesz wiedział, o co Ci tak naprawdę chodzi? Jesteście wszyscy młodymi ludźmi. Macie wiele lat. Tutaj jeszcze życia na ziemi przed sobą. I tu tak naprawdę tu decydujecie. Co konkretnie postawicie jako priorytet? Jeśli odpowiecie sobie na to pytanie, zbudźcie się w Bogu. Jeśli przyniesiecie ten temat do Niego, zwróćcie się z nim. Zwróćcie się z tym, co on będzie do was mówił. To jest jakby taki punkt pierwszy, bo wiecie, że bez określenia priorytetu kwestia zarządzania czasem czy zarządzania pieniędzmi może być wykorzystywana w niewłaściwy sposób. Wyjść musimy zawsze od priorytetu. I jeszcze raz to powtórzę, nie na poziomie takich ogólnych. Wiecie, jak wielokrotnie spotykałem osoby, które mówiły, będę robił biznes, bo moim pragnieniem jest łożyć na Królestwo Boże. Ja będę w ogóle dużym sercem. A dzisiaj siejesz? No dzisiaj nie, będę siał, jak będę miał kasę, będę tą brzonkę. To jest bzdura. To nie jest. To nie to. Wielokrotnie widziałem osoby, które mówiły, że tak, zaczynamy się za tym zabierać po to, tak, żeby łożyć na królestwo. A już widziałem, że z perspektywy intencji coś jest nie tak. Przez całe życie byli biedni. Nie stanęli w tym, co jest ich dziedzictwem. Pewne braki zaczęły się manifestować. I za chwilę okazało się, że tak naprawdę gonitwa za tym pieniądze stała się celem samym sobie. Nie da się tego zbudować w prawidłowy sposób, jeśli nie określimy tych priorytetów. Mniej więcej każdy człowiek czy w religijnych zborach, czy świeżo po swoim nawróceniu, który wzrasta, dowiaduje się tak naprawdę i ma gdzieś te pragnienia, żeby szerzyć królestwo, może religijnie spłacić, nie, tak, ale mówię osoby, które się nawróciły, żeby ułożyć na to królestwo, ale wymaga to zderzenia też, tak, uświęcania swojej duszy w tym temacie, żeby zadać sobie te pytania, kim ja jestem, czego ja chcę, jak ja się widzę, jak ja się przeglądam w wymianie krzyżowej. Czy ja jestem zaakceptowany? Czy jedynym motorem w ogóle tego, co ja chcę robić i się rozwijać, jest rzeczywiście to, że ja chcę łożyć, tak? Czy tak naprawdę chcę się gdzieś do bardziej środka? Chcę się zaakceptować? Ja
Wiele razy o tym mówiłem, mam jeszcze nie okazji. To są takie rzeczy, ja bardzo lubię patrzeć głęboko w siebie, zadawać takie pytania. Ja pamiętam, że kilka lat temu, jak podejmowałem decyzję o tym, że opuszczałem struktury podmiotów, które sam wcześniej budowałem, tak? To wiecie, kiedy ja stałem zbiorowym namaszczeniu, to ja głośno krzyczałem, tak? Idę w ogóle z Jezusem i tak dalej. Ale kiedy wracałem do domu, miałem podjąć decyzję, czy ja rzeczywiście widzę, jak wtedy patrzyłem w ogóle, gdzie jest moje bezpieczeństwo? Gdzie jest moje bezpieczeństwo? Jak ja dalej chcę funkcjonować? Jak ja dalej chcę żyć? To jest dla mnie istotne. Mogę jeszcze przez długi czas odcinać kupony. Mogę tak funkcjonować. Ale musiałem sobie określić, czego ja realnie chcę. Mówię o tym nowym tytułem wstępu, ale uważam, że bardzo ważnego wstępu. Bo bez tego, tak? Zarządzanie czasem i zarządzanie finansami niekoniecznie może nam w taki praktyczny sposób pomóc. Jeśli chodzi o to zarządzanie czasem, tak? No to co oczywiste, tak? To, co jest na górze naszych priorytetów, tak? No to musi być przede wszystkim obsłużone. To jest proste. To, co rzeczywiście realnie określamy jako priorytet naszego życia, naszej służby. Efezjan w 5 rozdziale 15-16 czytamy: baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Czas mamy umiejętnie wykorzystywać. Mamy skutecznie nim zarządzać. Jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. Tak? Baczcie więc jako pilnie, jak macie postępować. Wykorzystując czas. Galacjan 6:10 czytamy: przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej robotnikom wiary. Każde z tych słów, ono nakierunkowuje nas tak naprawdę na to, że to my wykorzystujemy czas. Że to my mamy tym czasem zarządzać. Wiecie, Kościół często jest taki bierny. Czas sobie płynie. Kościół mówi, że co Bóg chce zrobić w tym czasie. Bóg robi to, porusza się tak, jak porusza się Kościół. Tak? Inaczej się nie porusza. Inaczej nie działa. Do czego to prowadzi? Tak? Prowadzi to do prostego wniosku, że to na nas jest złożona odpowiedzialność za zarządzanie czasem. Więc musimy umiejętnie do tego tematu podejść, tak? I zgodzić się z tym, że to na nas jest złożona odpowiedzialność. Kolejne słowo w tym temacie, Kolosan 4:15. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Jest masę dowodów, masę potwierdzeń. To słowo akurat, ono mnie zawsze rozciągało w temacie w ogóle ewangelizowania. Ja jak modliłem się o to, wgryzłem się, jakby pojąłem, że nie ma pewnego takiego utartego schematu ewangelizowania, tak? Musisz być zawsze otwarty na głos Ducha Świętego i umiejętnie wykorzystywać czas, tak? Zarządzać tym czasem. No dobra, teraz tak, jeśli chodzi o taką praktyczną stronę, no, tego zarządzania czasem. Punkt jeden, to jest to, co powiedziałem wcześniej. Uważam, że należy zrobić listę priorytetów w swoim życiu. Priorytetów. Nazwać je, po kolei. Jedynka. To. Jeśli zaczniesz to pisać, i to będzie zbyt ogólne, mów się dalej. Nie śpiesz się. Nie rób tego na wariantę. Pracuj w tym temacie z Duchem Świętym, jak realnie te priorytety u Ciebie wyglądają. Jeśli zrobiłeś już listę tych priorytetów, zrób sobie przegląd każdego dnia w którym tygodniu. Przeanalizuj sobie poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i tak dalej. Do niedzieli, tak? Rozpisz. Na kartce. Tylko bądź tu szczerze. Lub szczerze. Rozpisz, ile czasu zajmuje ci jaka czynność. Ile czasu.
Nie idź na tego, co byś chciał. Nie uciekaj sam przed sobą. Tylko nazwij rzeczy. Jeśli nie jesteś w stanie tego podsumować, to już to w kolejnym tygodniu. To w poniedziałku notuj, na co poświęcasz czas. Przez południe. Spisz sobie. I później sumuj i uśrednij sobie na podstawie tego tygodnia, ile w ciągu jednego dnia spędzasz czasu na te poszczególne czynności. Tak? Musisz się dowiedzieć. Pierwsze pytanie to jest, bo ludzie często żyją iluzją, nie? Z różnymi osobami rozmawiam i przedstawiają mi czasami taki obraz swojego czasu, swoich obowiązków, oni nawet nie wierzą, że to tak wygląda. Ale kiedy zaczynamy siadać, ja mówię, jakby rozpiszmy to, przeanalizujmy to. Okazuje się, że to wygląda zupełnie co innego. To nie są zaskoczenia, że nigdy tego w ten sposób nie robili. Że okazuje się, że tak naprawdę pojawiają się w praktyce rzeczy, no, osoby, o których oni by tam chcieli zapomnieć. Więc to jest ważne. To tak naprawdę nie da się zrobić tego dobrze, tak? Jeśli no, nie odpowiemy sobie realnie na to pytanie, jak to dzisiaj wygląda, tak? I następnie, jak zrobimy sobie już ten przegląd, to powinniśmy zderzyć to, co nam wyjdzie z tego czasu, z listą naszych priorytetów. Porównać sobie. Mam taki i taki cel. Mam taki i taki pragnienie. Tak? To jest numer jeden, to jest numer dwa, to jest numer trzy. W zakresie moich obowiązków dzisiaj, czy tego, jak spędzam czas, wygląda to tak, tak, tak i tak. Tak? Zobaczysz, czy nie żyjesz w grąbce. Zobaczysz też, czy coś gdzieś ci nie ucieka. Czy nie ma też jakiegoś systemu wyparcia. Wiecie, wspomniałem też takie przypadki, że on jest ewangelistą, ale on nie głosi. On publicznie, on prywatnie. On idzie za ewangelistą, na jest zdziwiony, no faktycznie. Tak? Wiecie, to ja nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej. Całe nasze życie jest służbą. Więc nie patrzymy tutaj teraz tylko tak, że ewangelizowanie na ulicy jest dobre, a praca nie jest dobra, czy robienie biznesu nie jest dobre. Bo my patrzymy z tej perspektywy, tylko my musimy określić, kim my jesteśmy i co my w życiu chcemy. Bo jeśli ktoś ma takie pragnienie i przekonanie, że on będzie biznesmenem, że będzie przedsiębiorcą, będzie siał kasę w królestwie, tak? No to jego czas, jego zadania, one będą sobie spójne. Będzie korelacja pomiędzy tymi pragnieniami, tak? No ale jeśli on ma takie pragnienia, ale przez 8 godzin ogląda seriale na Netflixie, no to jest bzdura, tak? To jest tą żonę. Pod tym kątem należy te rzeczy ze sobą zestawić, tak? Ktoś, kto mówi, że chce być duszpasterzem, że on ma takie przekonanie, tak? Okazuje się nagle, że on w ogóle nie spędza czasu z ludźmi, tak? Że wręcz od nich ucieka, czyli no, jest tutaj jakieś zaburzenie, tak? Chodzi mi o to, żebyście spojrzeli na to od strony takiej praktycznej, bo istnieje taki wiele sloganów, tak? Ludzie, jak się dowiadują, że są urzędy, zaraz się przeglądają w tych urzędach, jak się dowiadują, że są takie służby, przeglądają się w tym. Każdy z nas musi przede wszystkim wiedzieć, kim my jesteśmy. W ogóle po co my tutaj żyjemy? Jak my w ogóle się zrealizujemy? W jaki sposób w ogóle oddajesz też chwałę Bogu w swoim życiu, tak? No jeśli jakby to wiemy, no to musimy zdążać do tego, żeby ten czas był w tym spójny. I teraz wiecie, bo to nie zawsze jest tak, że przeglądamy się w tym i to teraz tak wygląda. Ale takie ćwiczenie pozwoli ci też zobaczyć jakieś odcinki, na których możesz dojść do tego, co chcesz. Że jeśli jesteś w takim miejscu, albo to może być, że nie wykonujesz tego, co jakbyś chciał, to albo to jest w pewien sposób przez ciebie kontrolowane, bo wiesz, że to jest etap przejściowy, ale wiesz, do czego zmierzasz i budujesz sobie plan, zarządzasz tym czasem, żeby się do tego zbliżać, tak?
Albo przyjesz z pewnym takim rozjeździe. Jak się ktoś pyta, to mówisz zupełnie coś innego. W zakresie twojego czasu nie widać. Wiecie, ludzie mówią, będę misjonarzem. Mówisz po angielsku? Nie. Uczysz się angielskiego? Nie. No to jak? To jak? No, chyba, że ktoś ma objawienie, że się narody będą na Polskę nawracały. Ale to o to mi chodzi. Bo często ludzie się kręcą wokół tej samej góry właśnie z tego powodu. Nie zauważają jakby związku. Są pewne teksty, które są utarte, fajnie jest powiedzieć, tak będę mówił to. A życie. Życie sobie płynie obok. Ja od zawsze, kiedy się narodziłem na nowo, podchodzę do tematu w ogóle mojego życia z Jezusem też w taki praktyczny sposób. Ja też sobie zadawałem pytania. Zdarzały mi się też pomyłki, kim ja jestem, co ja mam robić. Tak? Natomiast szukając siebie, zawsze szukałem tej relacji z tym, że ja chcę żyć tak, jak określam, że jestem. Ja chyba w ogóle mi tak nie potrafię funkcjonować. Nie potrafię tak funkcjonować, że odkrywam, kim jestem, a żyję zupełnie inną stroną. Wiecie, to jest w ogóle ważne, bo może się wtedy pomaga to takiej pracy na sobą. Bo może się okazać, że gdzieś tam, żeby zrobić pewien krok, tak, na drodze staje lęk. Ale do tej pory nie zestawiliśmy tego, nie widzieliśmy. Nawet uwierzyliśmy, w cudzysłowie uwierzyliśmy, tak? Że wygląda to zupełnie inaczej, tak? Robiąc sobie takie podsumowanie, to też jest ważne, ja nie będę dzisiaj dużo o tym mówił, bo jeśli byście chcieli, to też zachęcam, żeby posłuchać. Kiedyś robiłem takie warsztaty, bo są w internecie dostępne na temat zarządzania czasem, ale ważny jest taki bardzo podstawowy podział czynności, które robimy. Pierwsza taka kategoria to są ważne, pilne. Druga to są ważne, niepilne. Trzecia to są nieważne, pilne. I czwarte, nieważne, niepilne. Jeśli zrobicie sobie przegląd tego, jak wygląda wasz tydzień, tak? I ten taki statystyczny dzień, to możecie sobie w dalszej kolejności zastanowić się, jak wygląda to z tej perspektywy. Jak pytam większość osób, która z tych kategorii jest najważniejsza? Wiele osób opowiada, no przecież jasne, że ważne i pilne. Nawet no niekoniecznie. Gdybyś planował rzeczy, to te ważne pilne, które tak często ludziom podnoszą ciśnienie, kiedy się w ogóle nakręcają, gdybyś planował rzeczy z odpowiednim wyprzedzeniem, budował pewną strategię, to większość ważnych rzeczy miałbyś w kategorii ważne, niepilne. Przygotowywałby się odpowiednio wcześniej. Wykonywałby się odpowiednio wcześniej. One by cię nie zaskakiwały, tak? Nie zaskakiwałyby cię. Ważne, pilne, byłyby już tylko takim dodatkowym uzupełnieniem, powiedzmy, z danego dnia, kiedy to ma nastąpić. Wiecie, ja w ogóle wierzę i jakby doświadczam też tego osobiście od jakiegoś czasu, bo cały czas też się rozwijam w tym temacie. Kiedy wydawało mi się, na przykład dwa lata temu, jak organizowałem mniej więcej wtedy ten warsztat zarządzania czasem, mówiłem o tych czynnościach, ważne, pilne, ważne, niepilne i tak dalej. Wydawało mi się, że ja już osiągnąłem bardzo dużo, a w ciągu tych dwóch lat widzę, że da się całkowicie wyeliminować rzeczy nieważne, pilne i nieważne, niepilne. Da się. Jeśli odpowiednio zbudujemy swoje priorytety, to co powiedziałem wam na początku, jeśli podejdziemy do tego tak, że przede wszystkim chcemy obsłużyć sprawy z góry listy, tak? Czyli to, co rzeczywiście dla nas jest istotne, to kim my jesteśmy, to braknie nam czasu na rzeczy, które są nieważne. I powiem wam, że są takie pewne zdziwienie. Takie człowiek, ja pamiętam, mnie kiedyś mój syn skonfrontował. Miałem taką sytuację, że ja przed nowym narodzeniem moim byłem kibic. Znałem wszystkie jakieś tam wyniki sportowe, jakieś takie.
dziwny bałwan, jakiś dziwny to był. Także sobie tak stopniowo odchodziłem od tego. Ale pamiętam, że któregoś dnia już tam po moim domu na ulicy, wróciłem sobie, pozwolę sobie mać. I syn przyszedł, nie pamiętam dokładnie pytania, ale to było święte, że nie mówił o tym, tak? Ja sobie uzmysłowiłem, że w ogóle jest jakiś nawyk. Ciało się do czegoś tam przyzwyczaiło, tak? I mnie to w ogóle wkręca, ale w kategorii mojego życia, moich priorytetów, to nie ma nic wspólnego. Tam jakiś optyk 22 gości lata za jakąś piłką, oni tam mają swoje tematy, a ja mam swoje życie. I teraz, no co ten mecz ma wspólnego z tym, kim ja jestem? I z tym, jak ja chcę przeżyć to życie? Co on ma wspólnego z moimi rzeczami ważnymi, pilnymi, ważnymi, niepilnymi? Co to ma wspólnego? No nic nie ma wspólnego. Nic nie ma wspólnego. Gdzie ja w ogóle... Czasami mam nawet trudne, żeby się odnaleźć na pewne spotkanie. Gdy patrzę, o czym rozmawiają ludzie ze świata, tak? Plotki, polityka, sport, tematy zastępcze. Nie potrafię mówić o sobie, to bardzo szybko uciekam z takich rzeczy. Jeśli ja nie mogę w danym momencie, nie ma okoliczności do tego, żebym ja wpływał, a ja rozpoznałem siebie, że jestem człowiekiem, który chce wpływać. Tak? Z jednej rzeczy, że z jednej strony, że jestem mentorem, z drugiej strony, że chcę wpływać. Dla mnie to jest ważne. Docieranie do ludzi z Ewangelią, wpływanie na ludzi w tym kraju, to jest coś, co jest częścią mnie. Jestem tego pewien. I teraz, jeśli ja mam siedzieć przy jakimś stole, przy którym nie mam możliwości wpływu teraz, tak? To po co? To po co? To takie siedzenie, ono nie jest ważne i nie jest pilne. Nie jest. Tak? Ja w tym czasie mogę zrobić coś zupełnie innego. Ja podchodzę do tego w ten sposób, bo ja sobie bardzo mocno wziąłem do serca to słowo, że będę wykorzystywał czas. Wiadomo, że to oczywiście nie chodzi o to, że Bóg każe, tak? To my to doskonale wszystko wiemy. Ale kiedy ja powiem, kim ja jestem, określiłem swoje priorytety w życiu, to ja nie chcę być pustych przebiegów. To ja nie chcę. To ja nie chcę robić czegoś od tak, bez sensu. No to po co? Wolę odpocząć. Odpoczynek w ogóle też jest bardzo ważny. I też należy go zaplanować. Bo nasze ciała, nasze dusze muszą być w ogóle w dobrej formie i muszą być sprawne. Tak? Ale kiedy podzielicie sobie, tak? Te ważne, pilne, ważne, niepilne, kiedy sobie to skonfrontujecie, zobaczycie, ile macie czasu do uwolnienia. Tylko bądźcie w tym szczerze. Ile macie czasu do uwolnienia na inne rzeczy. I to jest te tematy. One dotyczą zarówno życia ludzi królestwa, jak i tak naprawdę ludzi praktycznie w każdym biznesie, w każdej pracy. Przecież to jest standardem, że każdy człowiek, który gdzieś pracuje, mówi: jestem zarobiony, mam tyle rzeczy, tyle zadań, nie daję rady w ogóle, już nie mam miejsca, żeby coś pisać. 5 minut czasami. Kartka i długopis. Rozpisanie rzeczy. Okazuje się, że 50% do kosza. Czyli nadal. Nie przynoszę żadnego efektu. I w to miejsce jest czas, żeby rozpisać te właściwe rzeczy. Ale co jest te właściwe? Te właściwe wracamy do tego, co mówiłem na początku. To są te zgodne z nami. Tak? Wyzwolenie od grzechu, przeniesienie w służbę. Nasze życie jest służbą i teraz jakby rozpoznajemy, kim jesteśmy i to my decydujemy. Ale co się wtedy dzieje? Wiele osób nie chce. Nie chce. Nie chce. Bo ciało krzyczy nie. Bo ciało przywykło. Bo ciało czuło się tam bezpiecznie. Bo to było wygodne. To było komfortowe. Ale tu znowu. Wystarczy nasza decyzja. Kilka razy rozwijając się w temacie zarządzania czasem, doszedłem do tego miejsca, kiedy wydawało mi się, że już w ogóle mistrzostwo świata, już więcej się nie da, jeśli tylko się zgadzałem z Duchem Świętym. Boże, ja chcę mądrze wykorzystywać czas. Dziękuję Ci, że pokazujesz mi rzeczy, które są zbędne. I natychmiast widziałem.
Ja tych nie widziałem. No i teraz jest pytanie, co ja z tym zrobię? Przecież mogę się usprawiedliwić. Ale w 80%, tak? Przecież generalnie ja bardzo dobrze wykorzystuję czas. Nawet 95%, nawet 5%. Tylko, że w ogóle to nie jest pytanie, bo to nie jest kwestia Boga. Bo w ogóle nie ma z tym problemu. Czy my w ogóle wykorzystujemy ten czas, czy nie wykorzystujemy tego czasu, to w ogóle chodzi o to, czego my chcemy. No bo przecież to my, jeśli ktoś popełnia błędy, no to my popełniamy błędy. Ale właśnie takie praktyczne błędy. Że z jednej strony sobie określamy jakiś kierunek, określamy co chcemy, kim jesteśmy, a z drugiej strony kręcimy się wokół tej samej góry, bo nie chcemy się zgodzić z Bogiem, nie chcemy pewnych rzeczy zmienić. I za każdym razem był to jakiś element, gdzie tak naprawdę mój duch musiał wziąć górę nad moim ciałem. Bo ciało by niczego nie zmieniało, przecież tak jest dobrze. Natomiast widzę, że to jest proces i na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie mam już w ogóle rzeczy nieważnych firmy, nieważnych niepilnych, ale cały czas jakby moja odpowiedź jest taka, że jak się w tym temacie coś rozwinie. Boże, no w ogóle jak ty mądrze, efektywnie. Znasz moje serce, znasz moje pragnienie. Wiesz, czego chcę. Zdaję sobie sprawę, że jeśli wykonuję teraz pewne czynności, które jeszcze na przykład nie bezpośrednio nie ukierunkowują do tych moich głównych celów, ale pośrednio już tam. Ja wiem, że to jest jakiś okres przejściowy. Ja się z tego nie wycofuję, tak? Ale idę w tym dalej. Idę w tym dalej. Odważnie i w krowę wiarę. Ale najgorsze co możemy zrobić, to odpuścić, jeśli to odpuścić na przykład w taki religijny sposób, taki... No tak, jak wiecie, jak słyszałem, jak widziałem, jak ludzie się zatrzymywali, na początku to było tak na publicach, się zatrzymali, to się zaczęli cofać. Później zaczęła pojawiać już zupełnie inna doktryna, tak? Jak Bóg będzie chciał, tak? To się zadzieje. I tak dalej, i tak dalej. Co to jest? Usprawiedliwianie się. Ja na przykład nie drążę, jeśli widzę, że osoba się wycofuje, tak? Jeśli ona chce, zapyta mnie, co ja będę miała w sądze, to ja jej powiem. Ale jeśli jakby nie chce, no to okej, to jest pytanie, czego chcesz, może dla ciebie to jest za dużo, tak? Tylko wtedy jakby nazwij to. No bo ja rozumiem, że tak, że warsztaty w ogóle, rozmowa o zarządzaniu czasem i rozwijaniu się tym ma jakby sens wtedy, kiedy wszyscy jakby są zgodni co do tego, tak? Że chcę lepiej zarządzać swoim czasem, tak? W oparciu w ogóle niebiańską jakość. No ale jeśli ktoś w pewnym momencie mówi, nie, ja wysiadam, no to okej, no to nie jest tak, jak powiedziałem, to nie jest perspektywa Boga. To jest perspektywa tego, co my zrobimy, jak my wpłyniemy, jak my będziemy żyć, gdzie my dotrzemy, tak? No i gdzie przez to, jak w tym kraju będzie się manifestował w ogóle Chrystus, tak? Każdy Kościół krzyczy na temat przebudzenia. Przebudzenie zaczyna się od nas, tak? Od nas samych. Od tego, czego my chcemy, co my wierzymy, co my robimy, jak my żyjemy, tak? No i dalej, jak my chcemy wpływać. Nie ma przebudzenia bez wpływu. Ale to jakby każdy z nas indywidualnie podejmuje decyzję, tak? Ale z takich rzeczy, które mogę wam chciałem zapowiedzieć samą statystykę. Jeśli nie robiliście nigdy tego ćwiczenia i rozpiszecie sobie rzeczy ważne, pilne, ważne, niepilne i tak dalej, to co mówiłem, zrobicie sobie ten plan i podejmiecie decyzję, podejdźcie do tego poważnie, od razu uwolnicie 20%. To jest minimum. 20% jest do odzyskania, jeśli tylko spojrzymy, zrobimy sobie pewną mapę, jak wygląda na Ciebie. To są pewne pozostałości, czynności, które jako nawyki ze starego życia gdzieś tam już pozostały, tak? Przyzwyczajenia ciała czy duszy. Ja w ogóle, wiecie, bardzo ważne jest przy tym wszystkim, żeby planować rzeczy. Ja też często o tym powtarzam, bo ludzie mają taką tendencję, żeby popadać ze skrajności w skrajność. Plan nie jest celem samym sobie, ale plan jest narzędziem.
Plan nie może stać się bałwanem. Że planujemy rzeczy po to, żeby coś planować. A teraz w ogóle najważniejszy rzecz jest plan. No nie. Najważniejsza jest nasza relacja z Duchem Świętym. W ogóle reagowanie, to Bóg dzisiaj mówi do nas, tak? To jest ważne. Ale plan jest dla mnie narzędziem. Ja słuchajcie, mniej więcej zawsze tydzień do przodu, jakbyście spojrzeli w mój kalendarz, to mam zaplanowane co do godziny. I to jest spójne z moimi priorytetami, z tym, kim ja jestem, z tym, co ja robię, ja w taki sposób, jak podchodzę do tematu zarządzania czasem. Jeśli coś nie jest istotne, to ja to w tym tygodniu w ogóle nie wbiję. A resztę rzeczy sobie poustawię. To nie jest mój bałwan, tak? Ale ja po pierwsze mam wolną głowę, bo ja nie myślę teraz o tym, co ja zrobię w poniedziałek i we wtorek, bo ja mam to doskonale jakby rozpisane. Jeśli zajdą pewne zmiany, ja to mogę elastycznie przesuwać. Ale ja nie kręcę się, nie wkręci mnie nikt czymś takim na przykład, czy teraz tutaj w ogóle jedziemy tam, to szybko trzeba w ogóle zrobić, bo tam pogodna emocja, bo gdzieś tam nie, jakbym się okazał w ogóle, że przepalony czas, że to w ogóle nie o to chodziło, a wcale ktoś tak naprawdę nie chciał, żeby się o niego modlić, tylko ta osoba bardzo chciała, żeby w ogóle w końcu ktoś zechciał, żeby ona się o niego modliła i szukała, wiecie, jakieś kupę takich rzeczy, ja patrzę na to szeroko, jeśli chodzi o te rzeczy ważne, które są jakby prawdziwe, tak? Prawdziwe. Prawdziwe. Ja patrzę, ja oczywiście jakby zmieniam swój plan. Dostaję jedną informację, która jest istotna, tak? Chodzę w duchu w ogóle, modlę się o takie rzeczy i ja to zmieniam, ale ten plan jest dla mnie narzędziem. Bo ja w tej perspektywie, oczywiście ja sobie planuję, że to jest bardziej do przodu, ale ten tydzień jest zawsze załadowany bardzo szczegółowo. I tu nie ma rozjazdu. Ja wiem, że ja nie przepalę czasu, bo ja już robiąc ten plan, decyduję się, jakby postanawia, że tyle i tyle czasu, tak, poświęcę w ogóle na te rzeczy, które są dla mnie ważne, są moimi priorytetami, tak. Na przykład jak ja dużo mam teraz w ogóle zajęć też takich biznesowych i trochę mniej czasu na relację telefoniczną z klientami. W poniedziałek wstaję o 4 rano, o 5 wyjeżdżam z Warszawy, żeby przed 9 być już w Gdyni, gdzie spędzam 3 dni, ale ten czas od 5, co najmniej do 7.30, tak, to jest czas mojej komory, której ja nie zmienię. Relacja z Bogiem jest dla mnie najważniejsza. I teraz pojawiało się tak, że z niektórymi osobami zaczynam rozmawiać telefonicznie od 7.30, tak, do tej 9, pewnych kontaktów już brakło i ktoś proponował, bo zadzwoni wcześniej, on stanie wcześniej na drugą 6, i nie mogę, bo na liście moich priorytetów kocham Cię w ogóle, tak, w zależności, jeśli ktoś jest dojrzały, to mogę to powiedzieć wprost, tak, jeśli mniej dojrzały, no to tak, żeby mnie nie poradzić, nie krzyczy, ale na liście moich priorytetów relacja z Bogiem jest numer 1. Bo z niej wypływa w ogóle życie, moje życie, ja tego nie zakwieję. I jak robię swój plan, to ja wiem, kiedy ja się będę modlił, tak? Kiedy pójdę z żoną na randkę. Kiedy, nie wiem, córkę odbiorę z koni, czy syna zabiorę na basen. Kiedy będę z kimś rozmawiał przez telefon, tak? I zapełniam te rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, najistotniejsze i na pierwszy już nie ma czasu. Nie ma czasu. Ale kiedyś było inaczej, to były pewne nawyki, tak? Jakby się było ich mniej, no i były. No ale to tak jak wam powiedziałem, to tak naprawdę zależy od tego, czego my chcemy. To my jesteśmy decydentami. Dobra, i trzecia część, trzeci jakby aspekt, no one są ze sobą ściśle powiązane, tak? To zarządzanie już pieniędzmi. No to jest tak jak powiedziałem, że punkt ten jeden do tego, żeby zarządzać w ogóle właściwy sposób pieniędzmi, tak? No to jest w ogóle ustalenie tych priorytetów. Priorytety muszą być skorelowane z naszym czasem, tak? No i trzy to jest kwestia już jakby podejścia do samych pieniędzy.
Psalmie 24, w pierwszym wersecie, w pierwszym liście do Koryntian 10:23 czytamy taki fragment, który dla mnie był mega ważny. Albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Przeczytałem. Fajnie. Zgodziłem się z tym. Tylko ja się mi powiem na początku, że tak intelektualnie. To słowo nie było moją częścią. I pamiętam to dzisiaj. Przykład, znowu z moim synem. Nasz syn, wiek mniej więcej 6 lat, 6-7 lat, kiedy pierwszy w pierwszej klasie podstawówki głosił w swojej klasie Ewangelię, modlił się o kolegów. No i był taki czas, że pojechał do jakiegoś kolegi, jego mama poczęstowała go kotletę. On mówi: ciociu, wiesz, ten kotlet to zrobił Bóg. No jak? To ja go zrobiłam. Ja zrobiłam ten kotlet. On mówi: nie, zrobił Bóg. No i tam jakaś wyszła w ogóle afera, tam nawet do szkoły, proszę nawet do domu, jakiś w ogóle religijni, zaczęli nam w ogóle zarzucać. Ja wziąłem mojego syna na bok i powiedziałem mu wtedy tak, że wiesz, no nie wiem takich rzeczy. Wiesz, to nie zawsze tak trzeba. To nie wszyscy to rozumieją, nie mów takich rzeczy. No i tak zostawiłem temat. No wydawało mi się, że powiedziałem mu, no dobrze, no to jest to mądre trzeba w ogóle na Ewangelię głosić. Budzę się któregoś dnia, a Duch Święty mówi do mnie, a Duch Święty bardzo często w moim przypadku, no, zaraz po przebudzeniu wiele informacji o niego objawie przyjmuję, kiedy jeszcze nie jesteśmy w stanie, który nie jestem w tej jednej rzeczy, i mówi do mnie, że tam z twoim synem był problem. Tylko z tobą. Bo on w to wierzy. On w to wierzy, że ten krok diabeł był. To było dla mnie mega ważne. Ja wziąłem wtedy w ogóle to słowo, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ja w ogóle padłem światło. Światło z nieba, ono zaczęło się w ogóle być częścią mnie. Tylko to, gdy przyszło do mnie uwolnienie, to tak naprawdę tu nic nie ma. To tak naprawdę Pańska jest ziemia, to co ją napełnia, to w ogóle to nie chodzi o to w ogóle, żebym ja miał. A wiecie, ja tak wam wspomniałem wcześniej. Przed Bożym Narodzeniem i tak zależało mi na tym, żeby mieć. Przeglądałem się. Czułem się dobrze, tak? Czułem się dobrze, gdy miałem dom, nowe samochody, tak? Czułem się dobrze, mając kasę, tak? Czułem się w tym dobrze. No i razem przychodzi ten moment, gdzie uwolnienia, tak? Ja zacząłem rozumieć, że wiecie, człowiek kupuje samochód, nie? Bierze dowód rejestracyjny i cieszy się, że jest wpisany jako właściciel, nie? No ale z perspektywy nie ma, patrząc na to. Nie jesteś właścicielem tego samochodu, tylko jesteś szafarzem. Jesteś zarządcą tym samochodem. Kupujesz mieszkanie. Jesteś wpisany w księgę wieczystą. Wow, ludzie tak, mam, osiągnąłem. Teraz Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Czyli znowu, z perspektywy nieba jestem szafarzem, zarządcą jakiejś nieruchomości. Zarządca. Ja mogę zrobić z tym co chcę. I właśnie, wiecie, ja zacząłem sobie, najpierw mnie to uwolniło, w ogóle przyszło takie olśnienie, wow, czyli nie muszę za tym gonić, bo do końca nie wiedziałem, jak się tym wszystkim określić. Wiecie, ja wam opowiadam teraz jakiś tam etapowy proces mojego uwalniania w tym temacie, tak? No bo to są jakby kolejne etapy. Teraz się dowiaduję, że nie muszę mieć, że nie o to chodzi, ale kolejny przychodzi bardzo ważny, tak? To teraz, jeśli coś masz, jeśli jesteś wpisany w tym dowodzie rejestracyjnym tego samochodu, jeśli jesteś wpisany w tej księdze wieczystej, tej nieruchomości, to jaki robisz z tego użytek na podatku? Ja zacząłem zadawać sobie takie pytania, bo ja mówię po to na poważne takie rzeczy. Pamiętam, wiecie, no, dla nas z żoną kiedyś nasz dom, który budowaliśmy przed nawróceniem, był trudno nadbałowany. Ja przynajmniej do tego szczególnie się przyznaję. Czułem się lepiej pasując na niego, zależało mi, żeby taki, tak? Kompleksy, poniżenie, odrzucenie. Ile rzeczy za maskami twardego, inteligentnego gościa, tak? Które
które były pochowane. Ale jak to zacząłem pojmować, ja zacząłem bardzo szczerze modlić się, Boże, dziękuję Ci, że ten dom będzie służył dla Twojego Królestwa. Więc kiedy człowiek się szczerze modli taką modlitwą, to tylko zawsze była. Pamiętam, że przez ileś tam czasu nie było weekendu, gdzie nie spało nikogo na nas ludzie. A to tam spało o 15 osób. Właśnie kiedy funkcjonujesz, kiedy normalnie w tygodniu pracujesz, gdzieś tam jesteś i też na były sposób żyje, to jest to pewne obciążenie, to jest nowa rzecz. Ale szczerze pomodliliśmy się, w ogóle chcieliśmy tego, tak? I dom się otworzył, tak? Była możliwość, że w tym czasie jeszcze wiele osób, ponieważ kościoły lokalne jeszcze nie funkcjonowały, które jedziemy, wiele osób u nas nocowało. I to było, czy to było dla ciała i duszy naszej z żoną w ogóle wydobyć? Czy to nie, bo to byliśmy przemęczeni. Tak z takiej, no w ogóle praktycznej strony. Ale ja podchodziłem do tego bardzo poważnie. Boże, ja chcę. Dziękuję Ci. Pomimo w ogóle znaczenia. Dziękuję Ci, bo ja teraz wiem, że ja w ogóle tym domem służę, tak? I zacząłem rozumieć, że te wszystkie rzeczy, które ja tutaj mogę mieć, tak? Ja jestem ich szafarzem. To tylko ja określam w ogóle, do czego one mi służą. Czy nadal do tego, żeby się przeglądać? Znowu, Bogu nic do tego, tak? Bo ja to ten temat zostawił. On dał Jezusa. Dał nam Jezusa. Teraz pytanie, co ja z tym zrobię? Z tym wszystkim. Mogę się dowartościowywać, tak? Wiecie, jak często słyszę, jak ludzie mówią, jak to młodzi wierzą, kupię sobie fajną kulę, słyszymy właśnie, kupię sobie fajną kulę, tak, to będę jeździł, jak będę mówił, tak ewangelizował. To zaraz wiesz, to jest, że pewne rzeczy jeszcze na to pytanie nie padły. To tak jest tam potrzeba do wartościowania, tak? Bo oczywiście, tak? Są osoby, które będą wpływały na te osoby, które jeżdżą w Ferrari, będą też jeździły w Ferrari, żeby w ogóle nie rozmawiać. To jest kwestia pewnej dojrzałości. Ale jest jakiś taki etap, który jest etapem bardziej masowym, który przechodzą wszyscy. To musimy zrozumieć, że wychodzimy w ogóle z jakichś tam różnych poranień, deficytów, tak? Jak się zacząłem modlić do Boga, to bardzo szybko pokazał mi, kiedy w moim życiu przed nawróceniem przeszedł mnie przed tą biedę, tak? Lęk przed bycia biedny. Ja przyszedł przez cały czas, ja byłem prymusem w szkołach, ale prymusem w szkołach byłem dlatego, że się bałem i nie wiem. Wiecie, to są w ogóle poważne rzeczy, które tak często się chowa. Człowiek może być tak poniżony, tak odrzucony, tak? Że zakłada taką maskę, jest spięty cały czas w ogóle, tak? Żeby komuś udowodnić, żeby tylko się nie okazało, że czegoś nie wie, czy nie potrafi zrobić. No i później jest to samo z tymi pieniędzmi, tak? No po co my chcemy mieć te pieniądze? Po co my chcemy mieć? No ale opowiadam wam tutaj o tak naprawdę różnych etapach tego mojego uwalniania w tym temacie. No ja sobie zdałem sprawę, właśnie Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 2 werset, mówi, zdaj sprawę ze swojego szafarstwa. Ja wtedy powiem pasterzy, że każdy szafarz, a my zostaliśmy powołani na szafarza, zda sprawę z szafarstwa. I to oczywiście to nie jest sąd żywotowy, tak? Ale to jest to na dobre. Oprócz jakby kwestii materialnych, bo to jest jakby jedna rzecz, szafarstwo jest takim tematem szerokim, jak nie się o tym mówi, tak? To w ogóle talentów, do obdarowań, które my mamy, tak? No to czy my to wszystko zachowujemy dla siebie? Teraz powiem tak w ogóle. Tak mnie Bóg wyposażył, tak jestem w ogóle. Czy my w ogóle robimy z tego użytek? Tak? Szafarz ma zarządzać, ma pomnażać, ma robić użytek z rzeczy. No kim jest szafarz, tak? Szafarz jest zarządcą czyjegoś, to w tym wypadku pańskiego nie ma. Dla mnie, wiecie, ja lubię takie rzeczy, bo one mnie poszerzają. To była taka kolejna rzecz, którą ja pojąłem. Czyli, że w ogóle wow, pańska jest ziemia i to ją napełnia. Nie muszę tego wszystkiego mieć. Ale mam i mogę. I tu nie ma żadnego problemu, żadnych barier, tak? I teraz ja jestem zarządcą
powołanym, ustanowionym przez Boga Najwyższego do tego, żeby mógł robić z tego użytek. Znowu zależy od tego, czy ja chcę. Jeśli ja chcę, to ja mogę, bo jestem świadomy tego. No ale mogę nie podejść te rękawice, tak? Zostać sobie. Zacząłem sobie te, inaczej też oglądać te kwestie przypowieści, tak? O zarządzaniu w ogóle, o talentach, o minach, tak? Że to, jak to też wygląda z Bożej perspektywy, tak? To naprawdę też. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To my mamy zarządzać pieniądzem, a nie pieniądzami. Zazwyczaj jest tak, że wiele osób kręci głową tak. Tak. Ale kiedy zaczynają się otwierać drzwi i mówię wam to, to jest na podstawie własnego doświadczenia. Trzeba bardzo mocno pilnować, gdzie to zabrzmiało, tak? Trzeba być skoncentrowany w ogóle na Bogu, być przerobione pewne rzeczy, żeby gdzieś tam nie wypływać, bo porządliwość ciała, oczu, w ogóle pycha życia, one pukają do ludzi wraz z pieniędzmi, które się pojawiają w ich zasięgu. Pukają. Jeśli to jest połączone z nieprzerobieniem przy pewnych rzeczy, brakiem realnym, brakiem akceptacji. To są mega proste rzeczy. Czy tak samo dobrze się czujesz, kiedy przyjedziesz w nowym BMW, czy tak samo, kiedy przyjedziesz 30-letnim trawanem? No może trawan nawet nie, bo zabytkowy to może być jakby dużo warto, tak? Ale jakimś może 15-letnim druhotem. Czy ty się tak samo dobrze czujesz? Czy jesteś tą samą osobą? Czy tak samo jesteś bezpieczny w Chrystusie? Czy taki sam masz autorytet? Nie mówię teraz o płaszczyźnie, czy ty wpłyniesz na światło. To jest zupełnie inny temat, tak? Czasami trzeba być, ale bardzo często ludzie robią tak, że to oni jednak nie są w tym samym miejscu, tak? Przyjeżdżają z takim samochodem, ale tłumaczą, że wiesz, bo to chodzi o to, że tam był ten biedny mężczyzna, że jego nic nie słucha. To na razie został. Jak przejdziesz przez pierwszy etap i odpowiesz sobie. Słuchajcie, był taki moment, że zmieniliśmy no wiele rzeczy w naszym życiu. Kupiliśmy dwa używane samochody, bo potrzebujemy dwóch, jak funkcjonujemy. I ja już mówiłem, że wstyd został przybity do krzyża. Jestem wolny od wstydu. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. A ja mam jechać na spotkanie biznesowe. Ważne mam mądry, odpowiedzialny człowiekiem. Mam też o rodzinę, tak? I jadę w moim 7-letnim samochodem, w którym z tyłu jest napisane, że na szybie, jeżeli ty tu na ziemi nie narodzisz się na nowo z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa Jezus Chrystus, mam stanąć na spotkaniu biznesowym obok człowieka, który przyjeżdża sobie na swoim Porsche. I ja mam być ten, który Pan Bóg generalnie doradza. I co ja robię? Moje ciało podpowiada mi, jak ty powiesz prawo, to pewnie to nie wiem, to w ogóle, wiecie, ja nie, w ogóle ja patrzę, że chodzę i się rozglądam, wiecie, w ogóle o co chodzi? No i teraz znowu, tak? Ten etap, bo to jest zupełnie inna płaszczyzna, że ja w ogóle, jak ja samochodem do tych ludzi mam jechać, ale teraz ja, moja wartość. I ja sobie namierzałem takie rzeczy. Namierzałem sobie takie rzeczy, bo uważam, żeby w ogóle zarządzać pieniędzmi, żeby mieć pieniądze. Każdy człowiek musi być wolny od tych pieniędzy. I od wszystkiego, co na tym stoi. To w ogóle ma nas nie ruszać. Żeby tam przyjedziemy w ogóle rowerem, przyjedziemy na piechotę i tak dalej. Wiecie, często słyszę, że ktoś przyjeżdża tramwajem, no to się tłumaczy, wiesz, bo to ekologia i tak dalej. Tłumaczy się, czy jakby nie jest okej, okay, tak? Nie jest ok. Jest jakieś tam w ogóle poniżenie z tego tytułu. To są, uważam, że bardzo ważne rzeczy, tak? Czyli żeby mieć pieniądze i dobrze nimi zarządzać, musimy być od nich wolni. I w ogóle, wiecie, też jeszcze, jak powiem to, co powiedziałem wcześniej,
żeby zadać sobie pytanie w stosunku do tego, co macie dzisiaj i co sobie planujecie mieć. Czy postrzegacie siebie jako właściciele, czy jako szafarza? Właściciele, to jest perspektywa ziemi. Szafarza, to jest perspektywa nieba. To jest całkowite zmiany. Za każdym razem, kiedy prostowałem swoje myślenie, że jestem szafarzem, a nie właścicielem, czy chodziła w ogóle wolność, moc, wyswobodzenie. A kiedy się spinałem, to w ogóle taka ziemska atmosfera chodziła w te tematy. Ja jako właściciel. No i kiedy, wiecie, kiedy już to wszystko wiemy, tak? Na portale takie tam, które ja też sobie przeszedłem, tak? że dowiedziałem się, że Państwa dzisiaj to są na pewno, że nic nie muszę mieć, tak? że jestem szafarzem i że ponoszę też jakby odpowiedzialność za to, co ja robię, z tym, co mam, ale też jakby sobie to wszystko łączyć z tym, że Piąta Mojżeszowa 18, Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, tak? No i pieniądz umożliwia wszystko. Dopiero w tym momencie, z tej perspektywy, na to słowo, że pieniądz umożliwia wszystko, mogłem spojrzeć bez zaburzenia. Wiele osób wyrywa sobie to słowo z kontekstu. Wie, że sobie pieniądz umożliwia wszystko, tak? Biorę to i lecę, robię co chcę, żyję jak chcę. Ja w tym momencie mówię i dlatego od tego, jakby w ogóle dzisiaj zacząłem. Punkt jeden, priorytet, tak? To jest też ściśle związane z intencjami. Dzisiaj my mówię jako intencja, bo nie jesteśmy w stanie połączyć tego wszystkiego w tak krótkim czasie, tak? Ale priorytety, zarządzanie czasem nasze, tak? I dalej. Kiedy ja się uwolniłem od tego pieniądza, kiedy zrozumiałem, że jestem szafarzem, tak? A to jest jakby oczywiste, że pieniądz umożliwia wszystko, bo mega ważne mi się też, że puenta, tak? Że mając pieniądze, umiejętnie zarządzając swoim czasem, możesz zrealizować swoje priorytety. Jeśli masz pieniądze, właściwie zarządzasz swoim czasem, zrealizujesz priorytety, które są dla Ciebie istotne. To zawsze będzie też opracowywała religia. Jak mówię takie rzeczy, to pojawiają się osoby, które rzucają mi w ogóle, że tak instrumentalnie, bo to chodzi do Jezusa, w ogóle, tak. Wiecie, jeśli kiedyś nawet wspinałem, się w ogóle broniło, czy tłumaczyłem, rozmawiałem w takich rzeczach. W ogóle, ach, nie znają mojego serca. To nie wiem, czy to ja wiem, kim ja jestem, tak? I w ogóle, tacy ludzie nie są w stanie, żeby zatrzymać się do przodu. To zobaczcie, to jest to słowo też w Ewangelii Łukasza 12:48, tak? Komu wiele dano, od tego wiele żądać się będzie, komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się żądało. Ja przyjąłem objawienie w tym temacie, tak? I rozumiem to. Nie pozwolę nigdy, żeby pieniądz mnie zniewolił. Jestem pod budowlą, ale mam swoje priorytety. Chcę wpływać na ten kraj. Potrzebuję do tego pieniędzy. Tak? Wiem, że one są do tego potrzebne. Tak? Wiecie o tym. Sprzęt na ewangelizację, wyjazdy, tak? A tu z jednej strony są ewangelizacje uliczne, ale żeby wpływać na pewne grupy społeczne czy zawodowe, potrzebujemy dużo więcej pieniędzy, żeby wejść do środowiska. Więc ja dzisiaj to rozumiem. Dzisiaj to rozumiem. No, tak jak powiedziałem, że jeśli mamy pieniądze i umiejętnie zarządzamy swoim czasem, tak, to możemy zrealizować nasze priorytety, tak? Tak wiecie, bo to jest wiele niezrozumienia. Religia często krzyczy właśnie, że jesteś pyszny, tak, i czeka, aż się Bóg pobłogosławi. Tak? To jest takie. Ludzie usprawiedliwiają często swoją cielesność, lęk, brak wiary, brak odwagi, bo to Bóg coś zrobił. Ale ja wiem, że Bóg dał, że Jezus jest ostatnią odpowiedzią Boga na człowieka, tak? Bóg błogosławił w Jezusie.
tego błogosławieństwa Abrahamowe, przepraszam, tak? Jest na tym świadomy. Dzisiaj nie dopuszcza jakiejkolwiek myśli na poziomie mojego serca, że Bóg da, że coś generalnie się zadzieje. On dał. I teraz mój poziom relacji z Jezusem zależy od tego, czy ja w ogóle jestem w stanie sięgnąć po te rzeczy. Ja tak żyję, tak stanę sobie poprzeczkę, no bo to są moje priorytety. Każdy sam jakby określa, co jest dla niego ważne. Dla mnie to, czym się z wami teraz dzielę, jest mega ważne. Czyli co? Czyli w ogóle miejmy kasę i bądźmy wydawcami. To jest mega ważne. Mega ważne. To, co wam powiedziałem wcześniej, tak, że to ludzi potrafi mówić w ten sposób, tak. Jak będę miał, to będę łożył. Ja jestem siewcą, bo chcę mieć kasę, po to, żeby łożyć. Łożysz mi się? Nie łożę. Nie jestem siewcą. To jest złoną. Tak naprawdę jest sprawiedliwe sam siebie. To jest sprawa w ogóle. Czy łożysz, czy nie łożysz. To jest sprawa, ale to tyle. Żyjesz w dawniej mrzące. Są jakieś lęki i zaburzenia, tak? W tym temacie dawania są dwa takie rowy. Jedna jest taka, jeden ruch, on mi towarzyszył na początku, ja się nawróciłem. Dawanie nadalności świata. Dawanie nadalności świata to jest, jak dam, to nie dam. To jest taki zawsze taki matematyczny. Nie? To się wydawało, że mam coś, tak? Daję, to muszę oddać od tego, co miałem, nie mam. To mi nie cieszyło, tak? Pamiętam, że przed nawróceniem w ogóle nie widniesz, tak? Mi się wydawało, że Biblia jest dla słabych ludzi, a zawsze staram się wydawać takiego silnego twardziela. Więc pamiętam, jak się nawróciłem, byliśmy wtedy z żoną w jednym kościele. Jak poszedłem na rozmowę z pastorem, powiedziałem, że chciałbym się ochrzcić, tak? Jeszcze nawet do końca nie doczytałem w ogóle o to, w tym życiu chodzi, ale ja w ogóle wiedziałem, że w ogóle chcę się ochrzcić. No ja bym powiedział, no, no wiesz, u nas to daje chrzest, to się wiąże, będzie członkiem kościoła, a będzie członkiem kościoła, wiąże się z tym, że trzeba dawać dziesięcinę. Jakie mi się wypieki pojawiły? Wiem się, czerwony, czuję uszy czerwone, także ciśnienie powoduje, policzki czerwone. A on mówi, wiesz, no bo tak naprawdę to powinno się dawać 40-50%. Zatkało mnie. Wyszedłem stamtąd i teraz chcę się ochrzcić, tak? No ale to 10 minut, tak? Czy nie? Bo byłem już przyzwyczajony do tego. Znaczy, 2 tygodnie chodziłem z trudem. Chodziłem z trudem. Tutaj to jest wypanie świadectwo, że kiedy szukałem w internecie, no nie wiem, bo ludzie wiedzą w tym temacie. I znalazłem taki artykuł jakiegoś księdza profesora, który napisał, dlaczego nie powinno się płacić 10 minut. Czytając ten artykuł, dlaczego nie powinno płacić 10 minut, Duch Święty przekonał mnie w ogóle, że 10 minut zbuduje tego płacić, okej? Ja przyjąłem jakąś wolność w ogóle wtedy, jakieś uwolnienie. Co prawda to nie było tak, że to w ogóle przyszło tak od razu, bo to jest to się już sprawdza, nie? To trzeba w ogóle prawdziwie na to patrzeć. To było jakoś w ciągu, nie wiem, w drugi miesiąc po moim nawróceniu. Moja żona jeszcze mi się przeglądała, bo była w procesie. Ja miałem takie, od pierwszego miesiąca dałem tyle 3%. I mówię, Boże, przecież ty wiesz, moja żona jest nawrócona. To jest nie mogę. To chodziło o moją żonę. Ona tylko zmienia się z tym problemem. To były moje lęki, moje zaburzenia i moje dawanie w mentalności w ogóle świata, że nie ma. Właśnie jestem uboższy o 3%, tak? W kolejnym miesiącu dałem 5%, w ogóle jakiś problem. I chyba dopiero w następnym, a jeszcze tak się nie do 10%, a później w ogóle pojąłem, tak? No to czy nie, że w ogóle nie ma 10%, nie ma 10%, bo Państwa jest ziemia, to nie napełnia, w ogóle Państwo jesteśmy, w ogóle to jest kwestia naszego serca i w ogóle to my chcemy, tak? I ludzie, jak często wiecie, że ludzie, jak ktoś wypytuje, jest 10%, nie ma 10%, no to przecież od razu wie, że to jest zaburzenie. Możesz nazywać 10%, no może nie 10%, chcesz wpływać, no potrzebna jest kasa, tak? No potrzebna jest kasa w ogóle, no przecież to jest jakby jasne. Jeśli ktoś zadaje takie pytanie, no to ja nawet nie rozmawiam dzisiaj po prostu. Tak? W ogóle
przecież to nie o to chodzi, tak? Nie będę próbował teologicznej wysłowy, bo on chce usłyszeć, chce dostać usprawiedliwienie dla siebie, żeby go to nie męczyło, że nie trzeba płacić, tak? To nie, nie, to nie płaci. Czyli nie musi, nie musi. Na pewno, na pewno. A czego chcesz? To jest zupełnie inne pytanie. Więc to jest właśnie dawanie mentalności świata, jak tam ty nie mam, tak? I dopiero tu się to pojawia. Później padło światło na to, bo było z tego wydarzenia. To jest ruch. To jest ruch. Ale drugi ruch to jest mentalność prawa. I on się jakby w dwóch wymiarach często objawia. Pierwsza daje potrzeba. Wszyscy dają spory. Pastor będzie widział, że nie da. Nie tak. To jest jedna rzecz, druga, tak? Daj, aby otrzymać zdrowie. I to często przewidać w sytuacjach kryzysowych. Rozmawiałem kiedyś z takim człowiekiem. On płacił dziesięcinę. Ładne parę lat temu było. W kościele. Płacił dziesięcinę. I przyszła taka sytuacja trudna dla jego życia finansowego. Ja w pewnym momencie wyrzucił do mnie. Ale jak to? Przecież ja płacę dziesięcinę. Okej. Mentalność prawa. Daje, bo oczekuje zwrotu. Oczekuje zwrotu w chwili dawania. To nie jest ochotny dar w rodzinnym sercu. To jest ruch. Wiecie, i to jest jedna rzecz, którą ja sobie kiedyś uświadomiłem i ja sobie często do niej wracam. Sam w moim życiu. I słuchajcie, to w ogóle nie ma inaczej. Dajemy tyle kasy, każdy z nas, jak tu siedzimy, na ile to wolno. I to jest kropka końcowa. Ja sobie to uświadomiłem i zgodziłem się w pogląd, że mówiłem, że ok, rozumiem. Jestem w procesie. Daję na tyle, na ile się ufam. To zawsze, gdy jestem w próbólu, to znaczy, że wziął się powiem, wziął gdzieś tam, czegoś nie wiem. Nie dlatego o mentalności serca. W ogóle ufanie Bogu, pieniądze, to jest jeden z takich tematów, który stał się takim w ogóle sloganem. Takim w ogóle tak, 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 ale praktyka pokazuje, że nie wierzę, nie wierzę właśnie, tak? Bo czy wierzysz, że on teraz jest moim zaopatrzeniem. Nie, że kiedyś będzie. Czy że teraz, tak, Jezus, Jahwe Jireh, twoje zaopatrzenie, nie? Ja czasami, jak ktoś tak bardzo mówi, ja widzę, że do końca może dochodzić, robię taki test. Wiara jest pewnością, tak? Mówisz, wierzę o to, tak? Wierzę, że zarabiam teraz 20 tysięcy. Okej. Wierzę, że zarabiam teraz 20 tysięcy. I powiedzmy, jak wracamy do nie ruszamy teraz połowicznego w kwestii, czy dziesięcina, czy dziesięcina, ale często tak się generalnie gdzieś tam przyjmuję. Czyli wierzę, że masz. A tak wierzę, że masz. I płacisz 10 na 20 tysięcy. Nie wierzę. Jak wierzę, że masz. To ze względu na to, że jeszcze tego nie w ręku ci nie wpłynęło, to masz. I to nie jest wiara. I to nie jest wiara, to jest pieniądze. To jest chcenie. To jest nadzieja. To są mega praktyczne rzeczy, to co wam prawo mówię. Zobaczcie, ile jest jakichś takich frazesów, które weszły. Wierzę o coś. Jeśli wierzę, to mam. To jestem spokojny. Działam z perspektywy takiej, że mam. Dawanie ma dwie płaszczyzny. Pierwsza jest bardzo pragmatyczna. Tak? Ja to wspominam. Kościół potrzebuje pieniędzy. Kościół, czyli w ogóle ludzie, mogą w ogóle ludzie, tak jak mówię. I działanie, które funkcjonowało, to jest jasne. Wydaje się sali, sprzęt, generalnie. Wszystko
wiąże się z posiadaniem czasu. To jest ta praktyczna. No a druga to właśnie jest ta taka indywidualna, tak? Taka istotna dla nas. Nie? Kiedy wydajemy w systemie prawa tej mentalności obligatu, to my tak naprawdę dopadamy Bogu, kiedy rozwijamy wierzę. Rozwijamy wierzę. To jest takie... jest takie praktyczne, wiecie. Ja mówię wam o rzeczach, które też jakby sobie troszeczkę w różny sposób wstawiałem, nie? Tak, że mieliśmy taki moment zmian i takiego napierania też na nas, że w pewnym momencie, jak założyłem tę firmę, to było nie wiadomo w jaki sposób, w krótkim odcinku czasu, z każdego miejsca wypadałem w ogóle odmowę współpracy. Na chwilę, to było nieracjonalne. Ja wiedziałem, że ci ludzie w ogóle nie potrzebują. Wiedziałem, że oni wiedzą, że oni nie potrzebują. Było to policzalne, bo jak mam to przyniesie dla nich w ogóle korzyść. A nagle to było nie. I teraz jakby jakiś taki zaswój bieżących przychodów, no i teraz jakby stajesz często. Chcesz wpływać, chcesz siadać. I czy teraz przelewasz kasę tak, od tego, co chciałbyś, żeby wpływało na twoje konto, tak? Czy tylko od tego, co realnie nie wpływa na twoje konto? I tu jest kwestia właśnie tego, czy to jest zaufanie, czy to jest wiara, czy to jest pewność, czy to jest jakieś tam oczekiwanie. Nie? Oczekiwanie, że będzie lepiej, ale od nas nie będzie. Ja oczekuję, że będzie lepiej, mam nadzieję, że będzie lepiej, tak? I wtedy się możesz z tym zgodzić. Ojcze, dziękuję ci, że jestem człowiekiem wiary. Dziękuję ci, że ja wierzę dziś. Dziś teraz. W 2 Koryntian 9:10, powoli bym wykoczył. W 2 Koryntian 9:10 jest takie słowo, że Bóg daje się udziału. Wiecie, ja przez wiele lat mojego życia, kiedy to zmysłowiłem, jak się nawróciłem, ja byłem zjednaczem wiary. Moje zaburzenia, moje kompleksy, moje odrzucenie powodowało, że pieniądze, które przeze mnie przepływały, ja w różny sposób konsumowałem. Ja je zjadałem. Tak? Ja później sobie uświadomiłem, że ludzie dzielą się właśnie na zjadaczy, ziarna, tak? I na siewcy. Na siewcy. Bóg daje się ziarno siewcy. Abyśmy siali. Musimy mieć mądrość. Mądrość w ogóle. Zdawanie jest takim tematem, który w ogóle się nie chce ruszać w kościołach. Od razu. Manipulacje, wyłudzenie, w ogóle. To każdy z nas sam musi przerobić sobie ten temat. Czy ja jestem dawcą, czy nie jestem dawcą. No i w ogóle uznać, co tu sądzi na ten temat. Zobaczcie, jak jest ważne, na ile my się realnie czujemy bezpiecznie. Jeśli w ogóle od razu powstaje jakiś taki podgryzacz, na to wydawanie się Bóg może, nie? To gdzie to wszystko jest? To słowo, które mówiłem wcześniej, o szafarstwie, że nie jesteśmy właścicielami, że państwa jest ziemia, o naszym poczuciu bezpieczeństwa, że można wstać i mówić w ogóle tak, tożsamość z nieba w ogóle, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Czy ty w to realnie wierzysz? Czy to się w ogóle manifestuje? Czy dajesz w systemie świata? Dam, to nie mam. Odejmowanie. No właśnie nie podoba. Kto sieje skąpo też rząd będzie, a kto sieje obficie też rząd będzie. Jasne, tak? I to, co mówiłem wcześniej, przy mówieści Salomona 3:9, czci ponad rami ze swojego mienia i pierwości wszystkich swoich plonów. Oddawajmy, kochani, wszystko Bogu, co mamy najlepsze. Nie resztki. Nie resztki. Wszystko, co mamy najlepsze, tak? I już tak kończąc, weźmy w ogóle to zarządzanie pieniędzmi, tak? Z naszymi wydatkami, tak? Jeśli zobaczycie w tym temacie rozbieżności, tego jak dzisiaj zarządzacie swoją kasę, to zarządzanie czasem jest tylko elementem, tak? Są priorytety, jest zarządzanie czasem, żeby te priorytety realizować, ale tak samo. Zarządzanie kasą i ta kasa musi być podporządkowana tym problemem. To znaczy, to się wszystko rozjeżdża. Jeśli zauważacie gdzieś to, co mówiłem, jak to nie odwiedzać, jak może coś się tu święty pokazuje wam w tym momencie, skupcie się z Bogu. Skupcie się z Bogu, podejmijcie decyzję. Jeśli to jest zgodne z waszymi pragnieniami,
i to chcecie robić. Bójcie się. Amen. To chciałem wam powiedzieć.